Hej chłopaki, witam wszystkich. Zaczynamy kolejny odcinek w FIFA 17. Dzień treningowy, w ostatnim odcinku strzeliliśmy dwa hat-tryki, więc na pewno się wam podobało, w końcu zaczęliśmy grać. Teraz będziemy śmigać dalej. Rozpoczynamy trening. Start. Mam strzelać. Gol. Gol. Myślałem, że poszło. Akurat to jest łatwy strzał. A to do góry strzelek, kurde, nie tak. Ale wpadło. A nie, za słabo. Dobrze. Gol. Dobra, poszło. Robota. Nie musimy tu ostro te na celność strzały. Dobrze. Dobrze. A nie, to miałem być do góry. Ładnie. Zajebiście. Dobrze. Dobrze. Ach. Dobrze. Jeszcze raz. Strzelimy teraz chyba. Tak. Było blisko. Jeszcze raz. Dobrze, poszło. Okej. Kontynuuj. Doskonała robota. Gramy meczyk. Coraz lepsi. Dalej, dalej. Śmigamy. Łapka. Hunter jest oczywiście w pierwszym składzie. Nie ma dla niego żadnego problemu, żeby sobie pograć. Spróbujemy dzisiaj znów strzelić hat-tricka w dzisiejszych meczach. Już. Tak, żeby tak zostało. Dobra, ustawienia sprawdzimy jeszcze. Ustawienia gry. Amator, początkujący nie. Gramy na amatorze, tak mieliśmy grać. Wracamy. Graj z zespołem. Hunter jest gwiazdą. Zespołu już. Aston Villa dopiero szósta. Musimy przycisnąć. Dobra. Mam nadzieję wygrać kolejny meczek. Pojemność stadionu Villa Park to niespełna 43 tysiące miejsc. Ale kiedyś była znacznie większa. Rekord liczby widzów ustanowiono w 1946 roku. Kiedy mecz przeciwko... Nieudany ślizg i mamy rzut wolny. No. Dobra, lecimy. Hunter, wychodzisz sam na sam. Idzie. Już mnie nie dogonią. Jest szansa na groźną akcję. Alex Hunter. Zupek pusty. Gol. Dobra. Nieźle. Ale Hunter by zaczął dobrze akcję. To jest Jacek, cały on, świetny gol strzelony głową. To nigdy na dobitkę poszło. Poszedł gościu. Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w szóstej minucie. Prawie, ale wiecie co, nie zawirował mi. Pat mi nie zawirował. No naprawdę. Troszkę, widzicie, wracam do formy, jeśli chodzi o piłkę. Alex Hunter już teraz
jest warty przynajmniej 5 milionów funtów. Oczywiście, jeśli wierzyć plotkom ze źródeł dobrze orientujących się w rynku transferowym. Rzeczywiście, właśnie. Hunter chodzi. W internecie informacje o tym, że są chętni zapłacić około 5 milionów za. Wybiega na pozycję. Gol. Jak nie ma? Wierzyć nie chce, że nie padła bramka. Widać, że dribbling opanował do perfekcji. Musi jedynie dopracować wykończenie. No, to prawda, muszę wyrazić wykończenie, bo brama idzie nie. Żebym nieźle to wprowadził dwie brameczki, to bym miał już fajne akta, fajne wejście w 13 minucie. Niestety nie poszło tak jak chciałem. Ech, nie wyszło. Blisko pole karne. Na pewno Aston Villa wygrywa. Ale spryt uderzenie w z takimi strzałami, chłopaki, to wy możecie sobie wiecie co zrobić. Lecimy. Dobra, Handerek. Przeszedł. Ach. Ładnie przejął piłkę, ale. Chciałem podać teraz. Wioskowi. No. Robi się niebezpiecznie. Gościu. Dobra, na razie do zero, więc. Trzeba powiedzieć, że szczerze powiedzieć, że nic jeszcze nie zrobiliśmy. Musimy to wygrać. Hunterek musi strzelać. Kolejne bramki. Może kolejny hat-trick się nie uda zrobić. W tym meczu. No. Zaczynamy. Dobra, lecimy. Dobra. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Dobra, wychodzimy handerem. Interesująco zapowiada. Aleksander! Kurde, czemu broni gościu? Ciągle broni mi wszystkie strzały. Zespół Aston Villa za chwilę wykona rzut rożny. Wszystkie strzały mi bronią, już Hunter miał 3 akcje. Świetnie. Wybili. Dobra. Ach, cholera. Spieprzyłem, bardzo spieprzyłem. Robili. Tak mieli zrobić. Jeszcze, jeszcze. Akcja, dobra, idzie akcja ich. Faul karny powinien być. Gościa sfaulowałem ostro. A, za słabe cały czas te podania są. Będziemy handerem. Wchodzimy. Co się dzieje w ogóle? Czemu nie mogę strzelić? Miało być hat-trick, ale na razie mam czwarta sytuacja i handler nie strzelił. Na razie nie wykorzystuję wszystko. Powiem wam panowie, że zaraz przerwiemy odcinek, bo tak mi się lać chce. Dobra, wchodzimy, wchodzimy. Co jest kurde? Technicznie był całkiem niezły, gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźne. Przecież było idealnie, jak to metr niżej? Szło idealnie na wysokości. Tylko coś nie idzie mi teraz. Dobra, powiedzie chyba. Będę więcej marnował. W pełnym brzuchu, tak, to byłem głodny, szybko chciałem wygrywać mecze. A teraz mam ciśnienie do łazienki. Nie mogę nic strzelić. Dobra, pierwsza połowa. Zaraz zaczynamy drugą. Okej, okay, wstawiamy meczek. Wstawiamy meczek już. Druga połowa. Dobra, Aston Villa. Zmiana. No. Hunterkiem się pokiwamy troszkę. O, zjebałem. Zjebałem, ale widzicie, dało się zrobić tym. Mhm. Spróbujemy to strzelić na bramę szybko jakąś hunterkiem. Przecież jedno muszę strzelić im.
Spieprzyłem, a nie opanowałem. Teraz nie mam ciśnienia, więc może mi się uda troszkę lepiej to zrobić. Hunter wchodzi. Co się dzieje? Wow. Co się dzieje, panowie? Już powinno się skończyć moja pechowa ta akcja. Gol! Nareszcie! 2-0. Dobra. Dobra, lecimy handlem. A, złe podanie. Kurde, ale sobie pograli ze mną. Lecimy. Tak, dobre podanie. Troszkę za wolno. Hunterek, wchodzimy. Nim. Dobra, nie pilnują już mnie. A jednak pilnują. Muszę tym Hunterem strzelić bramę. Już mamy 2-0, więc będziemy próbować nimba jak najszybciej strzelić bramkę. Żeby miał dobry występ. Kolejny. Z bramą najlepiej. Nie! Och! Wybił, dobra. 2-0, ale jeszcze Hunterek nie strzelił bramy. Więc nie będzie kolejnego hat-tricka na pewno już. No. Okej. Okay. Wybijamy. Do naszego. Do Huntera. Kurwa! Tak nie miało być, przepraszam. No już... Klę w tej Fifie. Chciałem podać mocniej, ale nie mogę jeszcze wyczuć tego podania, jak widzicie. No, lecimy. Wchodzi Hunter. Kurde, ale mi wybił tą piłkę w ostatniej chwili. Hunterku, byś strzelił mi tu bramkę, bo... Już tak gram na ciebie, typowo. A ty wszystko nie wykorzystujesz. Nie było falu, sam się przewrócił, gościu. Uderzenie głową. Świetna obrona. Dobra, Hunter, idziesz tam na sam teraz. Goście już mnie dorwą tutaj. Gol! W końcu gol! Nareszcie! To w zasadzie potwierdza wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Dziś, gdzieś może być tylko jeden. Nie dobra. Byliśmy świadkami pełnego profesjonalizmu i naprawdę emocjonującej gry, ale tylko ze strony jednej drużyny. Prawie. Nie opanował się. No, zastanawia się, czy nie strzelać. I te. Hunter leci. Idziemy do boczku. Już teraz próbujemy. Ach! Słaby rajd. Czyli świetny rajd, ale bardzo słabe podanie było, bo chciałem tu zacentrować ładnie gościowi. Dobra, Hunter dostał dobrą notę. Asyst 0, 8,5. Dobry wynik. Aston Villa wygrywa kolejny meczyk. Some of the best talent in the Premier League. Mm-hmm. I'm just doing my bit out there.
It's a lot of fun playing on the same team as these lads. So you're on a run of good form right now, Alex. What's the key to your success? Playing my game. I got here on the back of my own style and I'm not going to change that now. As long as I keep playing football the way I know I can, I'm sure I can keep this going. And we're done. Much appreciated. You're welcome. Nareszcie. Koniec już kolejnego wywiadu. Premia za bramę. Kolejną. No sorry, no. Się zawodnik wychodzi, napastnik, jeszcze na bramkę. To obniżenie mu mocy, to jest jakaś głupota. Dobra. Gramy bez treningu. To jest jakaś zaleta nareszcie. Gramy z zespołem. Hunterek zaraz pokaże klasę. Spróbuję strzelić kolejnego hat-tricka. Na razie nie schodzę bez bramy. No, nie schodzimy na razie bez bramki. Dobra wymiana podań. Dobrze. Terek, wchodzimy. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Jest szansa. O! Aż się wierzyć nie chce, że nie padła bramka. Widać, że dribbling opanował do perfekcji. Musi jedynie dopracować wykończenie. Lewą nogą strzelałem, ale było blisko, naprawdę blisko. Hunterek, gramy dalej. Przynajmniej jakoś tam piłkę teraz gramy już na tym poziomie. Widzieliście wczoraj, już była tragedia ze mną. Nie dałem rady. Nie dawałem rady. Widocznie też mam lepszy dzień, bo to czasem od dnia dużo zależy, jak się gra. No z tego miejsca można strzelać. A, spieprzyłem. Przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Kaszel mi złapał. Zimno się zrobiło na dworze i... No, to tu jeszcze zrobimy. Czyli my Hunterem pewnie zjebało, jak zawsze. Gol. Nareszcie gol. Kolejny. Ten poziom na razie jest dla mnie dobry. Mówię, jak zacznę wygrywać trochę wyżej, to zmienię na wyższy. Mogę od razu zacząć od takich poziomów. To bym dzisiaj już był w lepszym formie. A tak się męczyłem. Naprawdę. Bramkarz już nie ma żadną szans. Gramy. Hunterkiem. Próbujemy coś odebrać jeszcze. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Dobre odebranie piłki bez fału. Dobra. Paki idą. Hunter wchodzi. Aston Villa atakuje bramkę przeciwnika. Ach! Coś niesamowitego, ale obrona. To był troszkę za słaby strzał. Naprawdę. Technicznie chciałem jeszcze raz. Zjebałem. Wybita. Hunter ma 8-1 ocenę.
zupełnie jakby byli na treningu. Dobra okazja! Przepraszam, coś mnie tak tropało, kaszel. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Miałem przestać mówić dobra. Ale cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tego. Nie, mogłem po ziemi strzelić. Mogłem po ziemi strzelić. Biegnij, tam zabierz piłeczkę. Gosteczkowi, zabierz mu ją, zabierz. Wiem, że lubisz piłeczkę, zabieraj. Teraz będzie moja. Dobrze, podaliśmy, ok. Na środek. Teraz do Hunterka. Hunterek tutaj. Ten idzie, wchodzi na boczek. Za słabo oczywiście. Daliśmy i Hunter nie doskoczył. Nie miał szans w sumie. Do Huntera. Hunter z pierwszej, ale nie zdążyliśmy. Kurde. Zdążyli nam zrobić ślizg. Dobra, tutaj odbieram piłeczkę. Nie udało się. Jeszcze raz. Do Huntera. Hunterek. Strzelaj. Nie ma. Cholera. Powinno się 2-0 skończyć tutaj. Jeszcze muszę popracować trochę nad dośrodkowaniami. Zabrali mi. Dobra. W pierwszej połowie jedna bramka. Spróbujemy w drugiej strzelić jeszcze jedną. Może dwie. Może uda mi się taki, po takim rajdzie od razu. Gol. 2-0. Zaczyna się za łatwiej robić ten poziom na mnie. Przewaga nad rywalami jeszcze się powiększa. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto. 2-0. Przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Prawie Hunter odzyskaliśmy piłkę Hunterem. Kurde, tak to nie możemy sobie podawać, bo... No, z tego miejsca można strzelać. Można, ale do kogo? Mimo, że próbują mu zabrać, cały czas utrzymuje się przy piłce. Kurde! Wybić to. Wybić to, piłkę! Dobra, idziemy. Ach! Blisko, blisko! By to strzelić. Po takiej akcji byłaby zajebista. Brameczka. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na do strzelenia bramki. Ale mi zaraz tu walną. Uff, Mulumbu nie strzelił. Udało się. Jakoś. Hunterkiem jeszcze jedną bramę chciałbym strzelić. Kurde, widziałem jak już... Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Trzy. Hat-trick. Dobra, trzeci hat-trick. Już mój. Cieszanki. Dobra, możemy teraz ustrzelać kim nam się chce. Nie trzeba teraz wywalić Hunterem. Dobra, gościem wchodzimy. Wchodzimy. Hunter! Teraz było idealnie, jeśli dośrodkowanie, ale nie wiem jak ja tego nie trafiłem już. Ale widzicie, wcale nie chciałem podawać do Huntera, chciałem już tamtym wejść, ale nie było już takiej możliwości, żebym wszedł i odpowiednio dopodał. Dobra, wchodzimy tutaj Hunterkiem. Goście.
Gol. Czwarta. Jak widzimy w powtórce, był to piękny, finezyjny strzał i praktycznie bramkarz nie miał żadnych szans. To prawda. Jak będziemy tak w kolejnym meczu strzelać, to zwiększymy poziom trudności. Bo zaczynamy już opanowywać, zacząłem już strzały, wszystko powoli. Widzieliście mi, jaki miałem problem w pierwszym meczu, jak mi się chciało, ciśnienie miałem. Pewnie też bym strzelał więcej bramek. A w Hunter wchodzi. Straciliśmy piłkę. Dobra, bramkarz odbił. Hunter już jest prawdziwą gwiazdą swojej drużyny. Po tylu bramkach strzelonych. Ło! Uprzedził mnie. Hunter już jest prawdziwą gwiazdą. Strzeliliśmy nim dobrze ponad 10 bramek. Hunter, wchodzisz. Interesująco zapowiada się ta akcja. Cholera. Technicznie był całkiem niezły, który przymierzył metr bliżej, mogło być groźny. Nie wiem, co tak mocno strzeliłem. Chciałem technicznie znów to uderzyć. Ale nie zawsze, jak widzicie, nie zawsze technicznie jest dobrze, tak naprawdę. Hulahan. Dobrze. Podamy teraz. Ładnie wchodzimy. Hunterek. Ło! Brankarz broni. Teraz strzelają bez wspaniałego, cudownego tego. O, bramkarzu. Gol! Zajebiście! Co się odlecze, to nie uciecze. Czwarta bramka. To prawda. Należało się im. Spotkanie mieli już i tak wygrane, ale nie zamierzali przestać strzelać. A kto wie, różnica goli może ostatecznie okazać się decydującym czynnikiem na koniec rozgrywek. 90 minuta. Hunter się rozgrywa. Znalazł się na czystej pozycji. Alex Hunter! Gol! Dalej, dalej. Hunter wygrywa. Na którym miejscu w lidze jesteśmy? So, Alex, man of the match. A special game for you? Or just another day at the office? No. I'm just happy to have contributed today, Karen. This league is so competitive, the pace so fast. Lecimy, lecimy. Dobrze, Aleksik wali bramę za bramą. Mamy blisko dziesiątki. Dobra, blisko dziesiątki, mamy już nasz wynik. Mieliśmy coraz więcej fanów. Menadżer wie, że jesteśmy najlepsi. Suma. Nic się nie zwiększyło. Kolejny meczyk. Dalej pewnie będzie zaraz trening. Trening strzelecki. Zawsze nam się trening strzelecki przyda. Tym bardziej, że troszkę
Słabo graliśmy. Największa gwiazda drużyny, czyli Hunter. Strzały z bliska. To lubię. No. Się nie da zmarnować. Dobra. 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 Dobra, doskonałe. Kontynuuj. Co to mamy? Gol. Złe podanie. Bardzo złe podanie. Obronił. Bardzo źle podaliśmy. Zabrali im piłeczkę. A nie, no to będę musiał powtórzyć. Prawie. Blisko. Gol. Dobra, Hunter tu pójdzie. Ale mi wybili. Gol. Zabrali mi. Gol. Piękna. Prawie brama. Och. Zabrali to. Faul był. O, tutaj spieprzyłem. Faul. Faul był. Dobra, już prawie. Dobra, niech będzie. Hunter spokojnie sobie wchodzi. Dobra. Lecimy tak jak chcemy. Kolejny meczyk. Kolejne wyzwanie. Wolny trening. Co potrenujemy? Dużo tych treningów. Mamy. Dalej. Nie chcę na dribblingu. Tor. Z tym dribblingiem. Dobra. Weźmiemy ten trening, zrobimy i będziemy kończyć odcinek przed meczem kolejnym. No. Hunterek biega. Jak widzicie. Dobra, udało się jakoś. Staram się bardzo, chłopie. Dobra, niech będzie. Kontynuuj. Kolejny trening beznadziejny.
Gol. Gol. Zajebiście. Kontynuuj. Dobra, świetny wynik. Świetny wynik. Dalej. Nie wiem, co mi spadło, jak zrobimy ten świetny wynik. Dobra, chłopak, ja kończę ten odcineczek. Widzimy się w kolejnym. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, hej.